12 listopada ubiegłego roku patrol milicji znalazł w rowie w Bronowicach ciało nieznanego chłopca. Przyczyną zgonu było uderzenie w głowę. To pan? Marcin Koszałka różnymi takimi etapami nad tym filmem pracował. Zadawaliśmy sobie pytania, no dobra, zabija, ale czym? Jak udało nam się stworzyć profil człowieka? Zwierzę to jest złe określenie, ale taki bardzo inteligentny i wyrafinowany osobnik, który po prostu świetnie typuje ofiarę. Jeżeli istnieje coś takiego jak zło fizycznie, no to w tym wypadku możemy tego niemalże dotknąć. Generalnie w skrócie powiem, że nie chciałbym się z takim człowiekiem spotkać twarzą w twarz. W tym gatunku bardzo łatwo pastisz, bardzo łatwo banał. Ja myślę, że się Marcinowi udało zrobić taką historię stąd, fantastycznie oddającą realię. Możemy obserwować tajemnicę, która się odbywa pomiędzy bohaterami. W polskim kinie w ostatnim czasie nie było takiej rzeczy, nie było takiego obrazu, który by tak intrygował. Ja myślę, że ten film może zainteresować każdego człowieka, nawet takiego, który pójdzie zobaczyć sobie historię po prostu z seryjnego mordercy. Marcin Koszałka jest w jakiejś ścisłej trójce, w takiej intensywności pracy. No Marcin Wrona, no Marek Koterski, Marcin Koszałka. Ja uważam, że to nazwisko zostanie zapamiętane właśnie przez Czerwonego Pająka, bo ten film jest intrygujący. Pewnie uderzenie w potylicę. Tak pan to robi, prawda? Nazywam się Adam Woronowicz i gorąco państwa zapraszam i zachęcam do obejrzenia Czerwonego Pająka.